Za chwilę odsłonimy obelisk poświęcony pamięci inżyniera Antoniego Zygmunta Dobnarowicza, który był między innymi kierownikiem państwowego zarządu wodnego w Augustowie. Przez te lata mieszkał tutaj i żył w tym budynku. Został zamordowany przez Sowietów, kiedy próbował przedostać się do dowództwa Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej wraz z dokumentacją dróg i budowli wodnych regionu kanału augustowskiego i Niemna. Chcemy, aby pamięć o nim i o tych wydarzeniach była wciąż żywa. Jest to dzisiaj szczególna uroczystość. Chcemy uczcić pamięć świętej pamięci inżyniera Antoniego Zygmunta Dobnarowicza, pracownika wód zarządu, państwowego zarządu wodnego, czyli niejako jesteśmy spadkobiercami jako Wody Polskie administracji II Rzeczpospolitej. Człowieka, który daje nam przykład, jak żyć, jak być patriotą i w czasach wolności, i w trudnych czasach, kiedy ojczyzna wymaga od nas największych poświęceń. Jesteśmy dumni, proszę Państwa, że jesteśmy spadkobiercami takich postaw i takich ludzi. I jestem zaszczycony, proszę Państwa, że mogę dzisiaj razem z Wami uczestniczyć w tej wyjątkowej chwili, kiedy pamięć Polaka, patrioty, pracownika wód polskich, a przedwojennego zarządu wodnego zostanie w ten sposób właśnie uczczony. Chciałem przede wszystkim podziękować, bardzo, bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Zarządu Gospodarki Wodnej, ale także osobiście pani Agnieszce Zasimowicz za to, że rozpoczęliście państwo całą te działania na rzecz upamiętnienia mojego dziadka. Ja rok temu wystąpiłem z takim pismem do państwa, z takim pomysłem, szczerze mówiąc, nie bardzo nawet licząc na jakiś odzew. Natomiast to, co się zadziało, przeszło moje wszelkie oczekiwania i dlatego jeszcze raz serdecznie, serdecznie państwu za to dziękuję. Niestety nie miałem okazji znać mojego dziadka, zmarł 4 lata przed moim urodzeniem, zginął tragicznie. Natomiast z opowiadań, z dokumentów, ze zdjęć znam jego historię i wiem, że był przede wszystkim wielkim, gorącym patriotą, mimo że z pochodzenia był Żmudzinem, był uparty jak Żmudzin, był surowy, ale zawsze bardzo kochał Polskę. Przepraszam, ja się trochę wzruszam, bo nie mam doświadczenia w tego typu przemowach. Dziadek walczył, ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu, potem został wzięty do armii rosyjskiej. W 1918 roku wystąpił z armii rosyjskiej i dosłownie w ciągu miesiąca wstąpił do oddziału samoobrony, walcząc o wyzwolenie Wilna w 1931 na 1 stycznia 1919 roku. Za te działania został oznaczony później Srebrnym Krzyżem Walecznych. Po wojnie tej 20 roku, w 21 roku rozpoczął służbę cywilną, między innymi będąc przez 2 lata dyrektorem odbudowy Wilna, a potem z racji swojego zawodu i ukończonych studiów i doświadczenia zajął się przede wszystkim właśnie pracą w instytucjach związanych z budowlami wodnymi, z gospodarką wodną. Pracował między innymi w Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu, a od 1936 roku do 1940 roku pracował tutaj w tym budynku jako kierownik Państwowego Zarządu Dróg Wodnych w Augustowie. Po 1940 roku został przeniesiony do Grodna. Tam pracował też w instytucjach związanych z drogami wodnymi na północno-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej. W 1944 roku, w lipcu, kiedy Armia Czerwona zbliżała się już do Grodna, chciał ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi właśnie budowli wodnych tego rejonu przedostać się do okręgu Armii Krajowej w Wilnie. Niestety
został rozstrzelany przez NKWD koło Grodna we wsi Pyszki. Został pochowany w Grodnie na cmentarzu ojców Franciszkanów. Niestety mimo moich starań w zeszłym roku i w tym roku nie udało mi się odnaleźć miejsca, w którym został pochowany.